Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu z serii 3 pytania do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, dzisiaj moim i Państwa gościem jest Piotr Winiecki. Witam serdecznie. Zespół Mały z Dużym. Przechodzimy już do części pytań. Wybieramy kolor pytania. Zielony może na początek. Kolor nadziei. W zielonej kopercie jest pytanie z serii Pytanie z zaskoczenia. Każdy w dzieciństwie ma jakieś marzenie o przyszłości. Jakie było Twoje marzenie z dzieciństwa? Może pochwalisz się, o jakim zawodzie myślałeś dla siebie? Od zawsze w dzieciństwie marzyłem o tym, żeby zostać strażakiem. I moje marzenie się udało. Jestem strażakiem ochotnikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach. I realizuję marzenia, które się spełniły. Czy w marzeniach z dzieciństwa nie było nigdzie muzyki? Nie. Muzyka przyszła z czasem dopiero w okolicach gimnazjum, technikum, jakieś 6-7 lat temu. Czyli nigdy nie zakładałaś, że będziesz wokalistą? Nie. A strażak to ciężki zawód do spełnienia? Nie, niekoniecznie. Jeżeli są jednostki ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, to od małego, jak ktoś już tam się udziela i uczęszcza, to nie jest to jakiś duży problem. Czyli typowe marzenie małego chłopca. Tak jest. Zostało strażak sam. Świetnie. Przechodzimy do drugiego pytania. Drugie pytanie to kolor. Może czerwona teraz. Pytanie prywatne. Jaki jest Twój prywatny sposób na pogodzenie życia koncertowego z życiem prywatnym? A może gwiazda nie ma takiego życia prywatnego, bo w wakacje pewnie bardzo dużo koncertujecie. Jak to pogodzić? To jest wszystko możliwe. Zazwyczaj koncerty są w weekendy, więc w tygodniu czasami jest tak, że nawet i pracujemy jeszcze razem z Damianem tutaj. Nie ma, że odpoczywamy. No mówię, koncerty zazwyczaj w weekend, więc idzie to jakoś pogodzić. Z życiem prywatnym myślę, że też da się to jakoś połączyć. Jeżeli człowiek się dobrze zorganizuje, to myślę, że wszystko. A co robisz zawodowo? W tej chwili akurat nic, ale do tej pory pracowałem jako kierownik hurtowni. Aha, i czyli weekendy były wolne? I Tak, jak najbardziej. I wtedy weekendy, a jaka to jest częstotliwość koncertów, tak w takim najwyższym sezonie? W najwyższym sezonie? No myślę, że jeżeli piątek się zaczynają, to kończą się w niedzielę. I nieraz jest tak, że po dwa w jednym dniu. Mhm. I tak co weekend? No nie zawsze, nieraz są weekendy wolne. Nie a wszystkie. Jaki to jest sezon? To się zaczyna mniej więcej kiedy? Od maja, myślę, że od majówki, tak już po świętach wielkanocnych, od maja do końca września bym powiedział, że jeszcze takie plenerowe, typu jakieś tam dożynki, festyny, nie festyny, to w granicach koniec września. Zdarzało Wam się kiedyś wziąć za dużo na siebie? Nie, myślę, że nie. Jakoś tak zawsze planujemy sobie i organizujemy to, żeby można było pogodzić. Nie bierzemy jakichś koncertów odległych, no nie wiem, o 400-500 kilometrów, tylko jeżeli już są dwa w danym dniu, co się czasami zdarza, no to wtedy robimy je takiej w niedużej odległości, żeby one były, żeby pogodzić to i zdążyć z jednego na drugi. A najdalej od siebie oddalone to jakie były? Ojejku. Nie wiem, no zdarzało się, ale to nie w jednym dniu, ale no potrafiliśmy na przykład w jeden weekend zrobić około 3000 kilometrów tylko w Polsce. Więc trochę to... To już robi wrażenie. Zostało nam ostatnie pytanie. Wybieram niebieską. Dobrze. Pytanie zawodowe. Zawód pasja, bo to właściwie nie wiemy jak to u Ciebie. Skąd pomysł na to, żeby realizować się w branży disco polo i czy jest to Twój sposób i dobry sposób na życie i zarabianie? Skąd się to wzięło? Dostałem kiedyś propozycję od znajomego, żeby dołączyć do niego do zespołu i to później tak jakoś się zaczęło rozwijać w dobrym kierunku i trafiło właśnie też na szklany ekran, jak to można powiedzieć. Później z Damianem się wkręciliśmy w to i zaczęliśmy swoje rzeczy produkować, swoje utwory. Czy jest to dobry zarobek? No, da się z tego wyżyć. Powiem tak, nie gramy tylko koncertów, ale też imprezy okolicznościowe typu osiemnastki, wesela, komunie, chrzciny. A tych imprez teraz jest coraz więcej, ludzie teraz coraz więcej takich właśnie robią imprez, żeby grała muzyka, nie tak jak kiedyś. Więc w większości teraz no to są imprezy właśnie takie okolicznościowe. W sezonie właśnie letnim, jak mówiłem wcześniej, są to koncerty, ale idzie się z tego utrzymać. I ostatnie pytanie na zakończenie. Czy pamiętasz swój najciekawszy prezent, jaki dostałeś na komunie? Prezent na komunie? Ojejku. Kiedy to było?
Nie, no chyba rower, jak to każdy w tamtych czasach. Już teraz może to się z tego troszeczkę wychodzi. Dzieciaki dostają inne prezenty, ale w tych czasach, kiedy ja szedłem do komunii, no to chyba jednak rower. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję w takim również. razie. Państwa zapraszam na kolejny odcinek 3 pytań do...